Kępińskim kinie Sokolnia dla seniorów z gminy Kępno wystąpiła grupa teatralna Seniorów Retrospekcja Znamy Słowa. Artystów zaprosił do Kępna burmistrz Piotr Psikus oraz Kępińska Rada Seniorów. Grupa zaprezentowała piękny spektakl pod tytułem Idzie Miłość w reżyserii opiekuna artystycznego pani Zofii Bachrynowskiej. A przed wami za chwilę wystąpią wasi rówieśnicy, koledzy i koleżanki, którzy w swoim życiu zawodowym pełnili różne role. Mamy w swoim składzie nauczycieli, rolników, prawników, księgowych, kolejarzy, policjantów, więc jak widzicie, przekrój jest różny i każdy z nas szukał swojego miejsca. Najbardziej chyba seniorom doskwiera samotność wtedy, kiedy nie mamy się do kogo odezwać, pożalić, bo dzieci gdzieś daleko, zostaliśmy sami. I może takie wspólne spotkania, wspólne przeżywanie czegoś da nam ten dłut szczęścia w dzisiejszym dniu tak ważnym. Zapraszam was na spektakl zespołu Retrospekcja Znamy Słowa. Jesteśmy grupą teatralną, która istnieje dopiero 2,5 roku. Tak, takim oseskiem. A jest to nasza już czwarta premiera, czyli pracujemy bardzo płodnie, śpieszymy się, prawda? Każdy dzień jest dla nas niespodzianką. Chcielibyśmy, żeby to spotkanie z nami sprawiło wam dużo szczęścia, satysfakcji, żebyście wrócili do dawnych wspomnień, do lat swojej młodości. Seniorzy usłyszeli więc piękne, znane piosenki i wiersze o miłości. Była wspaniała scenografia, także doskonała gra aktorska. Publiczność wspólnie z artystami śpiewała utwory i nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. Kazimierz Czworowski, przewodniczący, i Maria Witek, wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Seniorów w Kępnie, podziękowali seniorom Znamy Słowa za wyjątkowy występ, wręczając na ręce ich opiekunki bukiet kwiatów. Zaprosili też artystów na kolejne występy do Kępna. Wiosna, wiosna. I nagle zima, i już się bieli śnieg. Czasie, czasie, kto cię zatrzyma, to twój powstrzyma bieg. Nie, nie myśl o tym, lecz spójrzmy sobie w oczy, rękę mi daj, tak, to cudowna rzecz.